Siemanko, jesteśmy koło Wodogrzmotów Mickiewicza. Schroniliśmy się na werandzie w drodze do Morskiego Oka, bo natrafiliśmy na burzę. Ajajaj. Błyskało już się w drodze, ale tak błyskało się, a nic się nie działo. Nie było w ogóle słychać tego, a teraz o, proszę. Bum! Miało być o drugiej już czyściutko, bezchmurnie, a tu proszę. Bum! Jeszcze ulewa, błyski i tak to wygląda. No i co? Czekamy, aż się wypogodzi. Słuchajcie, oberwanie chmury. Ale przygody mamy. O, jest w pół do piątej rano. Dotarliśmy na Morskie Oko po burzowych komplikacjach. O, godzina opóźnienia, no ale nie ma co w burze lecieć. I uderzamy teraz pod Czarny Staw, a później na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem i Mięguszowiecki Szczyt Pośredni. Jesteśmy nad Czarnym Stawem pod Rysami i uderzamy zielonym szlakiem na Przełęcz pod Chłopkiem. Moim zdaniem jest to chyba najpiękniejszy szlak w polskich Tatrach, także podziwiajcie. Zbieramy szybko wysokości. Lubię ten szlak na Chłopka, bo tu się non-stop grzeje po prostu pod górę od Czarnego Stawu i no, nigdzie się było. Teraz mamy słynny fragment na trasie, czyli taką oto półeczkę skalną, można powiedzieć nad urwiskiem. Domontowali tutaj ubezpieczeń, bo kiedyś to była tylko jedna klamra, a teraz są już łańcuchy na tym odcinku. I to na tyle by było. Tutaj mamy świeżo zamontowane łańcuchy. Tatrzański Park Narodowy się postarał. I wychodzimy na kolejne, można powiedzieć, pięterko. Tu już mamy przed sobą szczyt Kazalnicy. No a później Galeryjka i Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem. Galeryjka. Piękna sprawa.
i osiągamy przełęcz pod Chłopkiem. Supi. I teraz się zacznie zabawa. Dobra, teraz chwila przerwy i ciśniemy na pośredniego mięgusza. Miejsce świetne. Tutaj mamy mięguszowiecki szczyt czarny. A my lecimy ścieżką w kierunku pośredniej mięguszowieckiej ławki. Jest to początek tak naprawdę drogi po głazach. Pośrednią mięguszowiecką ławkę. Jeszcze w śniegu. Dobrze, że wzięliśmy raki. Lecimy pośrednią mięguszowiecką ławką. Fragment ze śniegiem trochę czasu zdjął, ale nie spieszy nam się. Łohoho, ale się pojawia panoramka. Bosko to wygląda. Dobra. Tutaj mięguszowiecki szczyt wielki. Tam mamy morskie oko. Czarny staw pod rysami. Kazalnicę. Stamtąd żeśmy przyszli. A tu mamy nasz cel, który wygląda na kurde groźnie. To nie ma co. Robimy to bez tego, bez plecaków. Jest grubo. Nie ma innego wyjścia. Mamy mięgusz pośredni. I tu już mamy koniec poszarpanej grani, bo tu jest ten uskok.
no, który jest bez lin nie do pokonania. Wracamy z powrotem. Trawers pośredniej Mielnikuszewskiej ławki. Co? Ściągamy raki, wracamy na przełęcz i ciśniemy na grań. Wcześniej byliśmy na tamtym wierzchołku. Tutaj mamy morskie oko.